Gospodarstwo nasze liczy sobie 8 hektarów własnych, plus gdzieś około 4 hektarów dzierżawy. Produkcja jest nastawiona na troszeczkę taką mieszaną. Mamy część zwierzęcą i mamy część roślinną. W zwierzęcej to bydło mięsne. W roślinnej, no wiadomo, wszystko to, co potrzebują zwierzęta do życia. Plus do tego próbujemy wejść w technologię warzyw. Patrzymy, obserwujemy, jak to się będzie u nas zachowywać i sprawdzać. Na razie jest to w dość niedużej skali, ale staramy się to rozwijać. No już mamy po kolei buraczka, marchewkę, cebulę tutaj widzę, rzodkiewka, ogórki, tam niżej jest czosnek, sałata, dalej mamy truskawki, kapusta, tam kawałeczek. Gospodarstwo jest wielopokoleniowe, od którego pokolenia sam nie wiem dokładnie, na pewno pradziadek, już tutaj zamieszkiwali, uprawiali tą ziemię. Na moje szczęście w tym pokoleniu ja jestem właścicielem tego gospodarstwa, także korzenie takie rolnicze troszkę tutaj mamy. No i staramy się rozwijać pomalutku, małymi kruczkami do przodu. Co tu mamy? Sad starych odmian. Został posadzony w zeszłym roku na zeszłą wiosnę. Jest to mieszanka, czereśnie, wiśnie, grusze, jabłonie, śliwy. Wiśnia jeszcze jest dodatkowo. Cóż można powiedzieć? Na razie jest w porządku, chociaż zeszły rok był bardzo suchy i te drzewka się słabo rozwijały. W tym roku jest troszkę lepiej i mamy problem z mszycą, ale już powoli jej dajemy radę, także powinno być w porządku. Jeśli będzie tylko dalej wilgoć, to myślę, że będzie się fajnie rozwijał. Więc jest uprawa współrzędna, ziemniaczek. Na tą chwilę wygląda bardzo dobrze. Stonki nie widać, ani jednej nie znalazłem jeszcze, a krzaczki są już spore. Osobiście uważam, że rolnictwo ekologiczne jest najważniejsze, bo sobie nie wyobrażam inaczej produkować czegokolwiek w rolnictwie. Najważniejsze to jest to nasze zdrowie, tak, które chcemy utrzymać w jak najlepszej kondycji. No, a do tego są potrzebne te produkty rolne, jak najlepszej jakości, jak najzdrowsze.